Za wcześnie troszkę włączyłam. No dobrze. To powoli myślę, że będziemy zaczynać. Myślę, że tak. No dobrze. To ja Was witam w poranku z położną Kasią. Moim gościem jest Magda Konin, Kania. trucholog. Kania. Magdalena Kania? Kania. Magdalena Kania, tak. A, tu przepraszam cię Nie ma najmocniej, to problemu. ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Dobrze, to później poprawię. Witam Was w poranku z położną Kasią. On trwa, jeżeli prowadzę go sama 30 minut. Jeżeli jest gość, to zakładamy, że może trwać nawet godzinę. Zależy od pytań. Zależy od pytań, tak, dokładnie. Ostatnie 10 minut zawsze jest to czas na Wasze pytania. I chciałam Wam trochę powiedzieć o sobie. Później dam głos Magdzie i Magda opowie Wam o sobie, o swojej działalności, o tym, komu pomaga. Ja nazywam się Katarzyna Płaza-Piekarzowska i prowadzę blog i portal Zapytaj Położne. I poranki z położną Kasią prowadzę od początku roku i mam już plan na przyszłe poranki aż do lipca. Wczoraj mi się udało zaprosić kolejnego gościa i to będzie bardzo inspirujące spotkanie, ponieważ kobieta, którą zaprosiłam, pomaga innym kobietom w odnalezieniu swojej drogi do sukcesu, powiem tak. Także jeszcze nie zdradzę, kto, jak będę miał już potwierdzony termin, to Wam wszystko opowiem. I co jeszcze? Wydałam dzienniczki Brioko i na Facebooku dałam Wam odnośniki. Dzisiaj na hasło Zapytaj Położną będziecie mieć 10% zniżki. Otworzę I się. mój, tak, pies, jakby Dobrze, to mogę ja Cię otworzę. poprosić. Nieplanowane tutaj, jak jest na żywo, to jest na żywo. Nieplanowane dźwięki mojego psa, który był na ogródku. Dobrze. To teraz zaproszę Magdę, Tak, już jestem. która dzisiaj ze mną porozmawia o pielęgnacji włosów w trakcie ciąży, bo jest dużo zawsze wątpliwości, co możemy z tymi włosami zrobić w trakcie ciąży, a czego nie możemy. Porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle włosy wypadają po ciąży, jak sobie z tym można poradzić. I porozmawiamy w ogóle ogólnie, myślę, o O włosach. włosach, bo to jest temat rzeka. Zresztą, skoro jest specjalista, trycholog od włosów, to naprawdę to jest pewnie temat nieskończony. No i chciałam, żeby Magda się przedstawiła, powiedziała, co robi, czym się zajmuje na co dzień, jak pomaga właśnie osobom. A propos włosów właśnie. Dobrze, Magdalena Kania, jestem trychologiem, pracuję w klinice przeszczepienia włosów Medical Hair i zajmuję się w zasadzie, pomagam ludziom odzyskać włosy. I co to oznacza? Że jeżeli przychodzi do mnie osoba, która mówi, że ma problem, czasami jest to wieloletni z wypadaniem włosów, to przede wszystkim pomagam jej znaleźć przyczynę takiego wypadania włosów. Pomagam jej w tym, żeby to wypadanie zatrzymać i ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość, żeby te włosy jej odrosły, czyli odwracamy te skutki łysienia. Dobrze. A kiedy warto się udać do trychologa? Kiedy to taki właśnie, wiesz, zapalny punkt? Przede wszystkim tak, no zaraz na początku, jeżeli zauważymy niepokojące objawy. Co to są niepokojące objawy? To jest wtedy, kiedy wypada ci więcej włosów niż normalnie, czyli około, nie wiem, powyżej 100. Przy myciu może to dochodzić do nawet około 400 włosów i to już jest stan taki patologiczny, w cudzysłowie. Jaki czas? Trzeba wziąć pod uwagę taką fizjologię, że na wiosnę, na jesień zmiany po prostu pór roku powodują takie okresowe linienie włosów, więc możemy to przeczekać, stosując jakieś tam dostępne witaminy, wspomagając się przede wszystkim witaminami. Jeżeli po tych 3 miesiącach
to wypadanie nie zatrzymało się, no to wtedy już jest ten sygnał, że trzeba uderzyć do trychologa. Ale tak na dobrą sprawę, im wcześniej, tym lepiej. Mamy wtedy większą pole manewru. A jeszcze chciałam sprecyzować to, ile tych włosów, jak nam wypada, powinno nas zaniepokoić. Wiem, to jest garść włosów. Jak czeszemy się, to zostaje nam po prostu jakby cała Szczotka. szczotka. To są takie. Przede wszystkim tak, musimy sobie wziąć pod uwagę to, ile faktycznie mamy włosów na całej skórze głowy. Jeżeli mamy osobę, która z natury ma rzadkie włosy, to u niej, kiedy wypadnie 100 włosów, to już jest to bardzo duże i duża ilość i w bardzo szybkim tempie będzie widziała przerzedzenie na skórze głowy. Jeżeli będzie miała bardzo dużo włosów, no to u niej te 10% włosów może wypadać. U niej akurat może być to, nie wiem, 100, 120 włosów dziennie, u niej też to będzie norma. Określenie wypadanie garściami jest to bardzo często spotykane określenie w gabinecie. Przede wszystkim tak. Jeżeli widzisz, że podczas mycia wyciągasz większe ilości włosów, potem rozczesujesz włosy, jest to kolejna ilość włosów na szczotce, plus to, jak po umyciu, wysuszeniu włosów wkładasz rękę we włosy, przeczesujesz palcami włosy i te włosy zostają na palcach. Tak za każdym razem po 4-5 włosów, to jest tak zwany test pociągania, wtedy on jest dodatni, to jest ten niepokojący objaw. Rozumiem. A jak wygląda takie spotkanie z tobą wtedy, już ktoś się zgłosi? Przede wszystkim tak, przeprowadzam z taką osobą wywiad, na co choruje, jakie przyjmuje leki, czy miała jakieś przeżycia emocjonalne, które mogły wpłynąć na wypadanie włosów. Nawet czasami sięgamy pamięcią do roku, 2 lat wstecz. Czasami mogą być to nawet przeżycia z dzieciństwa, które pojawiają się w trakcie łysienia plackowatego. Można wtedy coś takiego domniemać, że ma to wpływ po prostu z dzieciństwem. Po wywiadzie przeprowadzam badanie skóry głowy. Najpierw sprawdzam fizycznie, ile tych włosów wypada, czyli wykonuję taki pull test. To jest pociąganie. Potem sprawdzam napięcie w skórze głowy, czy tam nie ma jakichś zastojów, czy ta skóra nie jest spięta. I potem jest badanie kamerą. Mam kamerę, która ma 8 obiektywów, więc tutaj widzę naprawdę bardzo dużo. Bardzo ciekawe, jak to brzmi. I teraz tak. Jako kobiety mamy przeróżne włosy, i blond, i rude, i czarne, czy kolory i ta ich gęstość, bądź że są rzadkie, ma wpływ jakby na ich kondycję w naszym Na życiu, ilość. powiedzmy, no, na ilość, na to, czy one stwarzają nam więcej problemów, czy mniej problemów, może w ten sposób. Nie zauważyłam korelacji pomiędzy tym, że blondynki mają większy problem z wypadaniem włosów niż brunetki. Natomiast jeśli chodzi o gęstość włosów, ma to już znaczenie, ponieważ włosy blond, ich z natury będzie więcej, ale będą cieńsze. Jest to spowodowane nasyceniem barwnika wody za włosem. Więc jeżeli weźmiemy dwie osoby, które statystycznie będą miały tyle samo włosów, to kucyk blondynki będzie cieńszy niż kucyk brunetki. To też ciekawe. I w życiu kobiety też przychodzi taki moment, że zostają mamami. I jakbyś mogła powiedzieć, jak ciąża wpływa na strukturę włosa, jak te włosy się nam zmieniają? To jest dosyć ciekawy temat, na topę wręcz bym powiedziała. Zacznę od tego, co się dzieje w ciąży. W momencie, kiedy zachodzimy w ciążę, to do około 20 tygodnia włosy mogą nam wypadać, ale jest to spowodowane jeszcze czynnikiem sprzed ciąży. Jeżeli na przykład mieliśmy duży stres związany z tym, że staramy się o dziecko, nie możemy zajść w ciążę lub ciąża była wspomagana jakimiś hormonami lub nawet in vitro, to te włosy jeszcze mogą wypadać do tego 20 tygodnia ciąży. Statystycznie jest tak, że po 20 tygodniu ciąży włosy w ogóle przestają nam wypadać i jest to spowodowane po prostu wzrostem estrogenów i progesteronu.
i w zasadzie nie powinny nam wypadać do końca ciąży. Po ciąży, w momencie, kiedy następuje poród, no to ten dobrostan włosom jest zabrany. Ale chciałabym zwrócić jeszcze na inne aspekty wypadania włosów po ciąży, bo mówimy, że po ciąży, bo hormony, bo one wracają do swoich norm i tak dalej. Natomiast ja zwracam uwagę na jeszcze inne aspekty. Przede wszystkim to jest tak, stres psychiczny, która kobieta nie boi się porodu, stres fizyczny związany z bólem podczas porodu, czy to będzie poród naturalny, czy to będzie cesarka, to i tak są podawane leki, które mogą spowodować wypadanie włosów. Kolejny czynnik jest to niewyspanie. No bo kiedy pojawia się noworodek, to ciężko przesypiać 8 godzin jednolicie. Wiele mam na początku, i to słyszałam od kilku koleżanek, nastawiają sobie budziki co 2 godziny, żeby karmić dziecko, ale w zasadzie no, nie mają jednolitego snu, tylko ten sen jest wiecznie Przerywany. przerywany. Kobiety chodzą niedospane. No i jeżeli bierzemy pod uwagę jeszcze dietę matki karmiącej, która nie istnieje, ale jeszcze wiele kobiet ją stosuje, je kurczaka, ryż bez soli, to one po prostu są niedożywione. I co jeszcze? Tak jak powiedziałam, od 20 do 40 tygodnia ciąży włosy w ogóle nie mają fazy wypadania. To mogą. Tak, dlatego wiele kobiet mówi: Boże, w ciąży miałam takie piękne włosy, a po porodzie jest dramat. I to jest tak, że to, co nie wypadło nam przez te 20 tygodni, ono natura nie znosi próżni. One muszą wypaść po prostu po ciąży. Musi być równowaga. Dokładnie tak. I biorąc pod uwagę to, że to, co nam nie wypadło w ciąży, musi nam wypaść po ciąży, plus dodatkowo dochodzi stres związany z zaburzeniami hormonalnymi. Jeszcze nie powiedziałam o prolaktynie, no bo jeżeli karmimy piersią, to wydziela się prolaktyna i ona też ma negatywny wpływ na włosy. Więc tutaj rozjaśnić się powinno wielu kobietom to, dlaczego wypadają włosy. Dobrze. Chciałam jeszcze wrócić do momentu ciąży, bo mamy ten okres do 20 tygodnia, kiedy te włosy wypadają, od 20 tygodnia, że te włosy są piękne, a są kobiety, które no, lubią dbać o siebie, to jest dla nich naturalne, lubią korzystać z różnego rodzaju zabiegów. Jakie zabiegi w ciąży są polecane na włosy, rekomendowane, które odradzasz, że lepiej nie? Jeżeli mowa o takich zabiegach u fryzjera, Tak, które kobiety stosują, można farbować włosy w ciąży. Są teorie, że tam do 3. miesiąca nie powinno się tych włosów farbować. Szczerze, nie mam co do tego zdania. Są takie metody koloryzacji, które są farby bez amoniaku, specjalne tonery do włosów, które są w stanie zmienić kolor włosów, ale nie są inwazyjne. Więc jak gdyby idąc najmniejszą linią oporu, możemy poinformować fryzjera, że jesteśmy we wczesnej ciąży i kobieta chciałaby taką delikatniejszą koloryzację. A po ciąży, nie po ciąży, tylko po tym już 3. miesiącu można normalnie farbować włosy. To jest, my działamy na włos sam, a nie na skórę. Te substancje nie przechodzą głęboko, więc to nie ma wpływu. Nawilżanie, regeneracja, wszelkiego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne, strzyżenie włosów jak najbardziej tak. Jedyny zabieg, który nie polecam kobietom w ciąży, jest to keratynowe prostowanie włosów. Jest to zabieg bardzo chemiczny, te opary są tak drażniące, że myślę, że nawet kobieta, która byłaby w ciąży, nie byłaby w stanie tego wytrzymać ze względu na mdłość. Rozumiem. Więc same by się do tego zniechęciły, niż bardziej zrobiły. I rozmawiałyśmy też o tym aspekcie po ciąży, że te włosy nam garściami wypadają. I jak możemy sobie poradzić, żeby zminimalizować to ryzyko? Czy wizyta na przykład też u ciebie by pomogła, czy to jest Bardziej taki psychi proces naturalny? to jest wypadanie włosów po ciąży, jest to proces fizjologiczny. Musi po prostu wrócić to wszystko do równowagi. Jeżeli kobieta karmi, to naprawdę mamy bardzo mocno związane ręce i niewiele możemy zrobić. Chociaż ja mam pewność i
wiele producentów różnych ampułek do włosów mówi, że są bezpieczne, można je stosować w ciąży, to tak na dobrą sprawę nikt nie wykonuje zabiegów, nie zabiegów, tylko badań klinicznych, żeby stwierdzić, czy są jakieś skutki niepożądane na kobietach w ciąży. Więc jak gdyby no, każdy zabieg jest wtedy no, odradzany kobietom w ciąży. Chyba, że w okresie karmienia. Dokładnie. Chyba, że już jest to, nie wiem, takie no, półroczne, roczne dziecko, no to wtedy jak najbardziej można coś zacząć działać. To dziecko też ma urozmaiconą dietę, więc jak najbardziej tak. I tu jeszcze czytelniczki pytały, jakie suplementy warto stosować właśnie przy wypadaniu włosów w okresie. Pytanie, laktacji, nie laktacji, co polecasz? Można, ja uważam, że takie kobiety przede wszystkim powinny stosować witaminy dla mam. Dla mam lub są Vitapil Mama, różne takie rynkowe suplementy. No, biotynę, cynk. Jeżeli mają na przykład anemię, to żelazo też trzeba suplementować. Okej. Okay. A czyli w sumie to jest też ważna uwaga, że jak nam wypadają włosy i to gdzieś tam nie mija, nie mija, nie mija, to żeby zrobić badania też takie podstawowe. Dokładnie. Się przypadać. Najczęstszą przyczyną wieloletniego wypadania włosów jest źle zdiagnozowane choroby tarczycy. I tutaj jest mowa na przykład o subklinicznej niedoczynności tarczycy, gdzie no, TSH mamy na przykład w granicach normy laboratoryjnej, ale jakby weźmiemy pod uwagę normy funkcjonalne, no to one są stosunkowo za duże. Bo taka kobieta w okresie, ja to nazywam rozpłodowym, powinna mieć TSH na poziomie 1 z watem, tak do max to jest 2,5, a ma na przykład 4. I wtedy już może być subkliniczna niedoczynność tarczycy, może mieć jakieś tam objawy, które zgoni na wszystko inne, na stres, zmęczenie, niewyspanie, bo mam małe dziecko, a już coś tam się może dziać i jednym z tych objawów jest wypadanie włosów. Czyli nie możemy bagatelizować z jednej strony, to nie, po prostu problemy. Dokładnie, bo wypadanie włosów nie jest jednostką chorobową. Ona jest objawem tego, co się dzieje w naszym organizmie. Jeżeli włosy wypadają nadmiernie przez kilka miesięcy, są osoby, którym wypadają włosy po 10 lat, i ja się zastanawiam, dlaczego one z tym nic nie robią, to przede wszystkim trzeba się bardzo gruntownie przebadać. Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu, dermatolog bagatelizuje to, no to ja i tak jestem tego zdania, żeby przebadać się na własny koszt. Zdrowie nie ma ceny. No to jest prawda. Było pytanie też od czytelniczki, czy po radykalnym obcięciu włosów one jest szansa, że będą wypadać mniej i zgęstnieją? Jeżeli nie zlikwiduje czynnika, który powoduje wypadanie włosów, to te włosy nadal będą jej wypadały. Tylko też chodzi o taki aspekt wizualny. Jeżeli ma włosy kobieta do pasa i myje włosy, wypadnie jej 100 włosów, to jest to naprawdę pokaźny kłębek garści włosów. Jeżeli zetnie sobie te włosy do ramion, to po prostu ich będzie tyle samo, tylko optycznie będzie ich mniej. Z tego względu, że są krótsze. Okej, czyli bardziej podniesie swój komfort psychiczny niż tak, się zwiąże problem. Tak, ale komfort psychiczny w ogóle u kobiet, psychika związana z włosami jest bardzo ważna. I czasami wystarczy dobre słowo powiedzieć kobiecie, że ma pani piękne włosy, gęste, grube, ja nie wiem, czego pani chce od swoich włosów. I kiedy takie słowa słyszy od specjalisty, ona zaczyna zupełnie inaczej patrzeć na swoje włosy i można powiedzieć, że wręcz wychodzi z kompleksów. No to cenne jest. Czytelniczka zaobserwowała u siebie w trakcie ciąży pojawienie się pierwszych raz upierzu i czy pyta, czy to samo minie, czy można jakoś ciąży z nim walczyć? Można walczyć, jakieś delikatne szampony przeciwupierzowe, albo wtedy można udać się do trychologa, żeby zrobił oczyszczanie skóry głowy. Po prostu wykonujemy peeling skóry głowy, który czasami jest tam na różnych delikatnych kwasach i złuszczamy sobie ten martwy naskórek razem z tym, co jest na skórze.
wtedy ma takie oczyszczenie i zastosowanie odpowiednich szamponów, które są, nie wiem, mogą być na bazie dziegcia, ketokonazol to niekoniecznie w ciąży, ale są inne substancje, które będą jak gdyby zapobiegały powstawaniu tego upierza. Zauważyła też w ciąży pierwsze siwe włosy. I czy jest jakaś właśnie korelacja, że jak nie mamy siwych włosów, to nie wiem, ciąża czy rodziny dziecka będą sprzyjały takie wydarzenia w Znaczy, siwieniu? jeżeli będzie się stresowała porodem, no to tak, ma ten czynnik, który powoduje jej siwienie włosów. Włosy najczęściej siwieją ze stresu lub to jest gdyby na równi z, i to jest kwestia genetyczna. Jeżeli jej mama miała lub dziadek wcześniej zaczęli siwieć, to po prostu może być ten okres, kiedy zaczynają się pojawiać siwe włosy. Nie możemy tego procesu No zatrzymać. raczej nie. I co jest lepsze na regenerowanie, poprawę jakości włosów? Czy wcieranie maseczek, czy właśnie przyjmowanie suplementów? Musimy podzielić to na dwie grupy, bo jedna i druga opcja jest dobra, tylko z tym, że maseczki, zabiegi takie regeneracyjne będą nam działały na tą łodygę włosa, którą mamy od skóry do tej długości, którą mamy. Czyli możemy sobie sprawić, żeby włosy były bardziej miękkie, błyszczące, nawilżone, a stosowanie suplementów nie pomoże nam na te włosy, które już mamy. One po prostu będą dożywiały, wzmacniały te włosy, które dopiero będą odrastać. Czyli ile suplementacja powinna trwać, żebyśmy realnie zobaczyli efekt To jest przyjmowania? no, teoretycznie minimum 3 miesiące. I z tymi suplementami jest tak, że jeżeli mamy jakieś niedobory w organizmie, to co bierzemy, ono pójdzie najpierw wszędzie do każdej tkanki, która potrzebuje tego, i dopiero na samym końcu, jeżeli już mamy bardzo mocno jakby zaspokojony ten niedobór witamin, pierwiastków, to dopiero potem idzie to do włosów. Aha, Więc to czyli trzy naprawdę miesiące, a długo, długo. nie że tydzień biorę Tak, i nie. czekam na efekty. Dobrze. To teraz przejdziemy do Waszych pytań. Nie wiem, czy tutaj już się pojawiły. Nic nie piszecie. Przepraszam. Tutaj padło pytanie, mi wypadają od jakiegoś czasu bardziej niż zwykle włosy, a jestem w 26 tygodniu ciąży. To jak to jest możliwe? Znaczy, wszystko jest możliwe. Są przypadki, kiedy kobiety w ciąży mają łysienie plackowate lub ciąża leczy im łysienie plackowate. Po prostu uważam, że w takim przypadku to nie są moje kompetencje na to, żeby na tym etapie ci pomóc. To jest taki czynnik, który po prostu trzeba zgłosić lekarzowi. Trzeba poinformować lekarza, że włosy mi nadmiernie wypadają, chociaż teoretycznie nie powinny wypadać. A może być to też po prostu spowodowane anemią w ciąży. Czyli to trzeba po prostu zgłosić lekarzowi i ewentualnie się zgłosić też do trychologa. Czy Można najpierw się badania? raczej zrobić kobietom w ciąży, tak mają bardzo ograniczone pole działania. To, co mogą stosować, to mogą stosować jakieś zabiegi oczyszczające skórę głowy, szampony przeciw wypadaniu włosów, masaże. Ale nie można zastosować żadnej, nie wiem, elektrostymulacji, bardziej takich zaawansowanych mezoterapii, osoczy bukatopłytkowych, to po prostu nie ten etap. Więc to jest ograniczone pole działania, a prawdopodobnie jest to po prostu związane z anemią w ciąży. Tutaj ktoś mówi, że też wypadają garściami. Tu sobie przesuwam ten telefon. Czekajcie, bo ja tu jestem przy początku.
Co można zażywać karmiąc piersią? A druga pani pisze, że karmią 4 miesiące i włosy wychodzą mi garściami. No to jest ten etap, kiedy może zacząć się ten wysiew włosów. Więc to no, teoretycznie, i mówię tylko w teorii, żeby też nikt nie wziął sobie do serca, najrozsądniej byłoby, nie najrozsądniej, teoretycznie wskazane byłoby przestać karmić, ale taka osoba, no, to nie ma takiej opcji. Trzeba sobie wziąć czynniki ważne od tych mniej ważnych. Myślę, że no, włosy w takim przypadku, kiedy dziecko ma 4 miesiące i karmi piersią, to jest ważniejsza kwestia niż wypadanie włosów. To jest po prostu u nas fizjologia. Czyli później ewentualnie taka regeneracja tych włosów, to tak naprawdę po zakończonej laktacji możemy się udać na jakieś specjalistyczne zabiegi, albo poczekać. I tu pytanie, ile od karmienia piersią poczekać, aż ten stan się wyrówna. Ja uważam tak. Włosy mogą nam zacząć wypadać po ciąży około 9-12 tygodnia życia dziecka. I to jest ten czynnik, który poród i plus te kwestie, które powiedziałam, powodują wypadanie włosów, i ten czynnik zawsze jest opóźniony o te 3 miesiące. Więc od 3 miesiąca, jeżeli zaczynają nam wypadać włosy, to warto odczekać te kolejne 3-4 miesiące po to, żeby już wypadło to, co miało wypaść, to, co musi wypaść. I jeżeli nadal wypada tego nadwyżka, czyli to przy powiedzmy 7-8 miesiącu życia dziecka, te włosy nie wracają jak gdyby do normy, nie pojawiają się małe, krótkie włosy odrastające, no to jest ten czas, kiedy warto udać się do trychologa. I wtedy możemy już jak gdyby większą, mamy większe pole manewru. Tu patrzę. Facebook milczy, nic nie pyta. Tu dziewczyna z Instagrama. Są jakieś substancje będące lekami OTC, a nie suplementami diety, które pomogą w tej sytuacji? Albo suplementy diety ogólnie mają złe PR, że nie No są tak tak. przebadane super. Teoretycznie OTC to są leki wydawane bez recepty, tak? O to Tak. chodzi. Biotabal jest na rynku dostępny, ale no, myślę, że to nie ma sensu faszerować się lekami, bo nie ma sensu, bo sam lek też może wpływać toksycznie na cebulki i włosy. Jeżeli masz na przykład niedoczynność tarczycy, no to lepiej suplementować sobie tarczycę jod, a Okej, czyli musimy no, znaleźć ogólnie przyczynę. przyczynę. I to jest fizjologia, tak na dobrą sprawę niewiele możemy z tym Czyli zrobić. tak naprawdę przebadać się, Dokładnie. dopiero na zasadzie co nam wyjdzie, to to leczymy, a nie idziemy do apteki i kupujemy po prostu tonę różnych substancji, które ma rzekomo nam pomóc. A Dokładnie tak. możemy też w sumie zaburzyć objawy, tak, bo nie będziemy leczyć de facto przyczyny. Dokładnie tak. A jeszcze z tymi OTC. To jest tak, że tak naprawdę nie ma leków na łysienie i tym bardziej leków na łysienie stosowanych w ciąży. W ciąży lub po okresie laktacji. Są dwa leki dostępne na receptę i dostępne dla kobiet. I to jest wszystko. Nie ma innych leków na łysienie. Mam wrażenie, że moje włosy z przodu przy twarzy są bardziej kruche i jakby nie rosną. Włosy z tyłu głowy mają super jakość. Dodam, że ich nie prostuję. Podcinam regularnie, a i tak są suche. Okej. Te włosy, które mamy z przodu, czyli tutaj na tym froncie, one zazwyczaj są bardziej narażone na urazy. Dwa, śpimy na boku, więc te włosy też się często, bardzo często wycierają. Jeżeli w tym miejscu włosy nam nie rosną, to też jest to objaw niedoczynności tarczycy.
Ale jeżeli na przykład jest dotąd, jest taki rodzaj łysienia, w którym włosy po prostu są dużo krótsze. A jeszcze zapytam, czy wiążesz włosy? Okej, to poczekamy. Ja zobaczę u siebie, czy. U mnie wstrzymano. Niestety. A czekaj, wiesz co, tu możesz jeszcze zapisać chyba. No, poproszę. Ok. Włącz. I tak tu będzie jeszcze, wiesz, to co się udało nagrać. Ok. Czy wiążesz włosy? Dobra, zobaczymy zaraz. Nie, cały czas mam rozpuszczone. Ciężko mi powiedzieć, bo nie widzę takiego przypadku. Musiałabym po prostu zobaczyć, jak te włosy tak organoleptycznie wyglądają. A niektórzy właśnie kobietom mówią, że mają takie baby hair, że to Tutaj się rosnące, tak tak. rosną, To jest że zawsze, bardzo często. także. A, i mam niedoczynność tarczycy. Aha, no to masz przyczynę. Trzeba zrobić powtórne badania panelu tarczycowego. Najlepiej zrobić pełną piątkę tarczycową, TSH, ATP, anty-TGF, T3, T4 i wtedy sobie sprawdzimy, jak ta tarczyca u ciebie funkcjonuje. A czy było diagnozowane Hashimoto? Bo to też jest często przy Hashimoto włosy się bardzo słabo zachowują. Czyli po prostu wrócić do tarczycy i zobaczyć to, czy ta diagnostyka była. Dokładnie. Najpierw zrobić, można zrobić najpierw TSH, potem jak coś w TSH będzie nie tak, no to kolejne badania. No dobrze. To słuchajcie, 10 minut minęło na pytania. Strasznie Wam dziękujemy za udział. Odcinek będzie dostępny i u Magdy na Instagramie, i tutaj na Facebooku przez cały czas, i na Instagramie u mnie przez dobę. No i do zobaczenia za tydzień. Za tydzień widzimy się z Magdą, farmaceutą Radzi. Będziemy rozmawiać o lekach w trakcie ciąży i laktacji. Także serdecznie zapraszam o 10 za tydzień. Dziękuję ślicznie. Ja również dziękuję. Gdybyście jeszcze miały jakieś pytania, można do mnie do szufladki napisać. Napisać, tak. Magda znajdziecie jako trycholog Warszawa, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Dokładnie. Dziękuję.